Mamet, bardzo szybkie zwycięstwo na koniec 15 gali KSW. Czy spodziewałeś się, że ta walka może się aż tak szybko zakończyć? Przypuszczałem różne opcje, wiadomo, że spodziewałem się długiej walki. Spodziewałem się, wiesz, no, po prostu w najgorszym wypadku przypuszczałem. Wiadomo, że nie przypuszczam, że chciałbym przegrać, ale w najgorszym wypadku miałaby to 3 rundy albo dogrywka. No i wiadomo, najlepszy, najszczęśliwszy koniec to jest wygrana w pierwszej rundzie, w takiej właśnie pierwszej, drugiej minucie, no jestem zadowolony z tego. Czy odczułeś różnicę masy i siły przeciwnika? Próbowałeś na początku chyba trójkąta, ale rozmyśliłeś się z tej opcji. Czy to dlatego, że był od ciebie silniejszy i dużo cięższy? Tutaj nie używa tak dużo siły, znaczy przy tych ciosach z góry bardzo mocno uderzał. Ale przy trójkącie po prostu obronił. No, nie jest to jakiś zawodnik z podłóżka. Wiedział, że trójkąt się kręca, no i, ale zaniedbał tej właśnie rękę zestawił, no i wykorzystałem to. Czy już rozmawiałeś z właścicielami KSW, co może być dalej? Czy będzie walka w obronie pasa, czy walka raczej za granicą? Czy coś możemy już powiedzieć? W tej chwili no, jest to 21 maja i jest to Trójmiasto z KSW. Do tej walki będę się przygotowywał. Jeżeli chodzi o to, ale jeżeli chodzi o... Ja zszedłem z wagi 93 do 84. Oddałem pas jakby na walkę Jankowi, to Janek z Sokodżu. Odstąpiłem, bo już długo się nie biję w tej wadze. No i będę chciał się bić w wadze do 84. I oczywiście mam chęć zdobyć pas w tej kategorii. Są już jakieś sygnały z zagranicy? Sygnału z zagranicy na razie nie ma. Sygnał jest z jednej najlepszej gali w Europie i na świecie, KSW. Japońskie MMA niestety przeżywa kryzys. Strikeforce zostało wykupione przez UFC. Czy jeśli mówimy o galach zagranicznych, czy jest jakiś kierunek, w którym chciałbyś podążać? Ups! Strikeforce właśnie był kierunek, chcieliśmy Strikeforce. No. Strikeforce jest wykupiony przez UFC, najprawdopodobniej nie będą podpisywać nowych kontraktów. Tak mi się wydaje, zaczekają, jak się wygasną wszystkie kontrakty i zamkną albo coś takiego. No, to jest takie, wszyscy tak przynajmniej przypuszczają. No. Może, mam nadzieję, że jakieś, chciałbym stworzyć jeszcze kilka walk w UFC, jeżeli da radę. Zacząć najpierw 3-4 walki w Polsce i później jakoś tam dostać się do UFC, no i spróbować tam.